I tam taka szybka informacja dla jednego z moich klientów, ale może jeszcze innym się przyda. Jak korzystać z harmonogramu w pompie ciepła? Panasonic, seria H. Chodzi o ten wbudowany harmonogram w urządzenie. Po wciśnięciu przycisku w lewym dolnym rogu mamy na dole harmonogram. Możemy go albo włączyć środkowym przyciskiem, albo edytować. Czyli wciskając, pyta się nas urządzenie, czy chcesz edytować harmonogram? Klikamy sobie tak. W tym momencie mamy możliwość albo kopiowania między dniami, albo ustawienia harmonogramu. No to jedziemy. Weźmy sobie pierwszy dzień tygodnia, poniedziałek, edytuj środkowym i mamy do wyboru kilka pozycji, czyli możemy sobie kilka różnych opcji tutaj zaprogramować. Weźmy opcję pierwszą. Ustawimy teraz ogrzewanie pod tanią taryfę, w taryfie G12W, tak żeby pompa ciepła chodziła nam właśnie w godzinach taniego prądu. Czyli klikamy sobie na pierwszej pozycji środkowy. Pompa się nas pyta o godzinę wykonania operacji. Zjeżdżamy na północ, bo zaczynamy poniedziałek po północy. Ciach. I co chcemy zrobić? Czy chcemy włączyć, czy wyłączyć? Chcemy włączyć jakąś z opcji. Czyli włączamy. I teraz pompa się nas pyta, co chcemy włączyć? Jakie mamy opcje? Tutaj do wyboru możemy sobie przejrzeć w ten sposób. Najczęściej to jest ciepła woda i ogrzewanie, tak? Czyli że ma sobie chodzić od północy na przykład. I teraz tak, mamy do wyboru też temperatury. Tutaj pompa jest ustawiona na krzywej grzewczej, tak jak pewnie u większości klientów. Możemy sobie na przykład w godzinach taniego prądu tą krzywą podbić, żeby było troszkę cieplej. Możemy sobie ją zmniejszyć lub zostawić na poziomie takim, jak wynika z programu. I ciepłą wodę też możemy sobie osobną temperaturę ustawić, załóżmy sobie 45 stopni, bo chcemy mieć troszkę cieplejszą rano, bo więcej osób na przykład korzysta. Idzie, akceptujemy. Teraz tak, pompa w poniedziałek o północy włączy tryb ogrzewania i ciepłej wody, zacznie grzać do poziomu krzywej grzewczej ogrzewanie i wodę do 45 stopni. Następnie drugą pozycję, co chcemy zrobić? Chcemy edytować drugą pozycję, tak? I o godzinie 6, bo do godziny 6 mamy tani prąd, chcemy wyłączyć wszystkie powyższe opcje, tak? Dzięki temu mamy grzanie tylko od północy do 6 i jedziemy dalej. Trzecia opcja, edytujemy, czyli o godzinie 13 znowu mamy tani prąd, włączamy, to włączamy o ciepłą wodę i ogrzewanie. Szukamy sobie symbolu ciepłej wody ogrzewania, ciach, wodę znowu grzejemy na 45 stopni i mamy zatwierdzone. I dalej, 15. Co chcemy zrobić? Edytować. O godzinie 15 wyłączamy wszystkie powyższe opcje, czyli znowu pompa będzie nam stała i czekała na tani prąd. Godzina 22. Edytujemy. Jedziemy dalej. O 22 włączamy. Włączamy ciepłą wodę i ogrzewanie. Można oczywiście sobie wybrać inne opcje. Woda na 45. I o godzinie 22 pompa będzie nam włączała tryb ciepłej wody i ogrzewania, ale co będzie się działo dalej? Dalej mamy wtorek, a więc skopiujemy sobie cały ten harmonogram z poniedziałku i będzie jechała dalej, czyli w sumie wyłączy się we wtorek o godzinie 6, bo zaraz skopiujemy ten harmonogram z poniedziałku na wtorek i jedziemy sobie do kopiowania, a zaraz sobie odszukam, jak to było. Tutaj kopiuj harmonogram. Kopiuj harmonogram z poniedziałku. Kopiujemy na wtorek, środę, czwartek i piątek. W tym momencie skopiowaliśmy z poniedziałku i ten sam harmonogram będzie we wszystkie dni powszednie. Akceptujemy, skopiować, tak. Dobra, wchodzimy w ustawienie harmonogramu. Możemy sobie podejrzeć, czy nam się skopiowało. Wchodzimy sobie w ten wtorek. No i mamy. Jest dokładnie to samo. Zostało nam do ustawienia jeszcze sobota i niedziela. Czyli jedziemy sobie sobotę, ustawiamy od północy. Przepraszam, od północy. Ciach. Włączamy ciepłą wodę i ogrzewanie na
45 stopni. I kiedy wyłączamy? I wyłączamy to dopiero w niedzielę. Czyli zostawiamy w sobotę włączoną. Cofamy się do niedzieli. Tak. 23:59. Wyłączamy wszystko. I wtedy zacznie nam działać harmonogram z poniedziałku. W ten sposób mamy ustawione pompę w działaniu z tylko z taryfą G12W. Możemy sobie cofnąć. I teraz tak, urządzenie jest wyłączone, ale w związku z tym, że jest ciągła kreska pod napisem, pod ikoną harmonogramu, widać, że harmonogram jest włączony, można go wyłączyć. W ten sposób jest wyłączony harmonogram i nie będzie pracowało. W ten sposób, klikając środkowy, możemy go włączyć. W międzyczasie pompa się nas zapyta, czy chcemy go edytować. Nie, nie chcemy. Chcemy go tylko włączyć, a więc nie. I już widać, że urządzenie ma włączony harmonogram. Aktualnie będzie czekało do godziny pierwszego załączenia programu.